Wystawiony jest dom na sprzedaż za równe 300 tysięcy. Duży, tylko stary, nie? W środku tam jakiś dziadek mieszkał, wszystko do remontu. A kuchnia taka stara, wszystko stare, nie? I tak jak widzimy, ten siding u góry też już widział lepsze lata. Ale za 300 tysięcy taki wielki dom z dużą działką i takie drzewa tam mają. Kurde, naprawdę cena, jak na ten rynek teraz, jest super. Myślę, że się sprzeda szybciutko. Patrzcie, ile samochodów stoi. Te wszystkie samochody na ulicy, to nikt tutaj nie mieszka. Wszystko przyjechali oglądać ten dom. I myślę, że jak my zbijaliśmy z ceny, chyba 10 tysięcy nam spuścili, to ten dom nie sprzeda się za 300, tylko będzie cena szła w górę. No, licytować w górę. Z huśtawką dom przychodzi. Teraz już nie otworzysz tej. Nie. Dopiero dzisiaj go wystawili, nie? Ale było ludzi, no? Hello? No, było ludzi. U Mai jest tak. I tak nie wiadomo, co tu zrobić, nie? To jest living room i dining room. Jarda taka jak nasza, tylko nasza jest, znaczy rozmiarowo, nasza jest, dłuższa, ale nasza jest szersza. 0,38 pisane, no to tak jak u nas. No do remontu wszystko. Ale jakie drzwi do sypialni, takie jak żono chcieliśmy. Łazienka i 3 pokoje. Tam jest dom, kurde, porządny. Ja myślę, że to mój jakiś psychofan kupi i będzie mnie podglądał z tego. Tu też powinna być łazienka. Pochwalony. Kurde, jaka wanna. I prysznic. Dom z 88 roku, był sprzedany tylko raz w 90 roku, a można sobie wyjść na fajkę z sypialni po dobrym seksie, można zapalić, ale sypialnia duża też. Kupił jakiś mój psychofan, będzie mnie podglądał tutaj. Mam nadzieję, że nie mam takich. Chociaż ostatnio to już się przekonałem, że może i mam. I zobacz, jaka sypialnia. Ale tam na łazienka. Dole to jest takie pół, wiesz, jak my mamy? Tylko tam jest... wszędzie popękane. A tą łazienkę to już chyba widziałem. Tu jest pralnia, okej. Pralnia i garaż. Garaż taki jak mój chyba. Podobny. Tu jeszcze tylko dół nam został. No to jak u nas jest wykończone, a tutaj jest niewykończone. Ale tu były fundamenty popękane. Nowy piec, nowy bojler na wodę. Taki mamy ogrzewanie i klimatyzację. Tu jest piec. Piec się włącza, tu jest komin. Ale mogli kupić wydajniejszy. To nie, to już parę lat ma ten piec. Teraz już są takie, że są dwie rury na zimne powietrze ciągnie i są z kominy, są już plastikowe te białe rury. No, piec się włącza, palniki się grzeją i dmucha powietrzem i z tych kratek wydmuchuje. I tu jest chłodnica na klimatyzację w środku.
się chłodnicę włączy, na zewnątrz jest klimatyzator taki stoi i tu mrozi tą chłodnicę, tak jakby dmucha powietrze i zimnym dmucha po całym domu. I są poprowadzone rury i nadmuchuje i tak samo wciąga. Tym dmucha, a tym wciąga. I powietrze, jest cyrkulacja powietrza w całym domu. Dla tych, co nie wiedzą, no i bojler na wodę, no to nie wiem, czy tu jest co tłumaczyć. Okej, no tak to wygląda. To wszystko, cały dom.